wszystkich na uroczystym ślubowaniu klasy pierwszej. Wiecie, co dzisiaj zacznie słyszeć, jaka nabudnie? Pani Ania, co się nami zajmie, szeptała do pani Anki, że to się szykuje, jakieś pasowanie. O nie, niedobrze, to znaczy lanie. Jak u mnie było pasowanie, to potem miałam trudność z siadaniem. A skąd w ogóle wiecie, że to o nas chodzi? Może to lanie nie nam się szykuje? To czemu naszą panią to tak interesuje? I po co się tak wszyscy namawiają, skoro zamiarów żadnych nie mają? Mówię wam, tak czuję, to będzie lanie. A może spytajmy się kogoś o to pasowanie? Ja bym tam poszedł do przewodniczącego. On nam pomoże, jak wybrać z problemu tego. Bo my nie wiemy, co zrobiliśmy, że na to lanie zasłużyliśmy. Zaraz wam wyjaśnię. Pasowanie wcale nie znaczy lanie. Dziś złożycie uroczyste ślubowanie. I każdy pierwsza prawdziwym uczniem się stanie. Dziś od rana jestem taka zestresowana. Ja też się denerwuję, aż na plecach ciarki czuję. A wszystko dlatego, bo uroczystość ważna przed nami. Czy ktoś nie wiedział na tej pani? Spokojnie, koledzy i koleżanki. Nasza pani czuła nas, który jest razem z nami. To się już uspokoiłem. Nie wiem, bo tak się martwiłem. Jeszcze tylko jeden problem mamy. Od czego zaczynamy? Równiusko się ustawmy i żeby wszyscy lepiej nas poznali, ładnie się przedstawmy. Ranny z wojny.
wóz na brodzie, często byłeś po brodzie? Nie, ślizgając się niecący, ktoś ci schodach mnie trącił i upadłem na podłogę, stukłem wtedy brodę nogę. Cóż, cud za dziwne lodowisko, powiedz mi porządnie wszystko. Bo powiada, że ślizgawka, a tu szkoła, schody, ławka. Widzisz, że ja zawsze wolę ślizgać się, poddałem szkole. Podobna przykro się zdarza, gdy ślizgamy się po korytarzach. Pamiętaj, by namawiać się kolega, na siebie nie hałasuj i nie biegaj. Dziś powiem wam w sekrecie, że dziś jesteśmy bardzo zdenerwowani, bo właśnie dzisiaj, jak pewnie już wiecie, na uczniów tej szkoły będziemy pasowani. Zanim jednak nastąpi pasowanie i was przyjmie nasza szkoła, każdy musi się wykazać, czy do nauki podoła, czy jest zdolny, mądry, miły, no i czy ma dosyć siły. A teraz, moi drodzy, egzaminy wam zrobimy. Niech każdy z was da je w mig. Jeśli wam się to nie uda, do widzenia, różny krzyk. Do egzaminu przystępujemy. Zagadki zadajemy. Pytanie nietrudne. To każdy z was przyzna, jak się nazywa nasza ojczyzna? Polska! Biało-biury ptak naszej Polski znak? Orzeł! Spod góry baraniej wytrysła płynie przez Kraków królowa naszych rzek, to? Wisła! A teraz odpowiedzcie na pytanie. Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Mieszczyźni! W jakim kraju? Pod ziemi! Czym ta ziemia? Pomocyzną! Czym zdobyta? Pionidizną! Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? W Polskę wierzę! Zobaczymy, jak pierwszaki radzą sobie w drodze do szkoły. A znacie zasady przechodzenia przez jezdnię? Tak! Ty zamierzasz przejść ulicę, na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym wzrokiem, skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie. No mądra, zagadki i trudne pytania pięknie rozwiązujecie. A czy na przykład zatańczyć umiecie? Tak! Zapraszamy do zabawy.
chyba wyjdziecie z okresu całe. Teraz o szkołę będą pytania. Odpowiadajcie bez wahania. No tak ładnie recytujecie, ale czy wy coś jednak o swojej szkole wiecie? W jakiej miejscowości znajduje się twoja szkoła? Już mówię, to Prostek 2x2. Uczę się w Pusznowicach. Kto jest patronem twojej szkoły? Dobrze się zastanów. Na szkołę w Pusznowicach, do której uczęszczamy, imieniem Jana Pawła II nazywamy. Brawo! Lecz nadal zbyt mało, by w poczet uczniów tej szkoły dziecko się dostało. Teraz ostatnie pytania. Ostatnie, lecz najważniejsze. Bo od tych pytań zależą losy wasze jutrzejsze. Nie może być włączony do uczniów szkoła grona, kto nie wie nic na temat patrona, jej wielkiego patrona. Każdy pierwszak dobrze wie, jak się patron szkoły zwie. Jan Paweł II. Ja w to wierzę. Pilnie naszej szkoły strzeże. Każdy uczeń pragnie szczerze zdobyć jak największą wiedzę. Zachowywać się wzorowo, uroczyście daje słowo. Doskonale, doskonale. Odpowiedź pewnie już w głowie masz, ale zapytam. Czy dyrektora szkoły znasz? Nasza pani dyrektor, Beata Kontak się nazywa, jest miła, wesoła i niesłychanie sprawiedliwa. Wszyscy uczniowie naszej szkoły starają się pamiętać o swoich obowiązkach. Są koleżeńscy i kulturalni. Ciekawi jesteśmy, jaką wy jesteście klasą? Nasza klasa to jest klasa. Nie znajdziecie drugiej klasy. Wszystko czyste, wszystko świeże. Czyste ręce i kołnierze. A popatrzcie na zeszyty. Każdy znakomity. I nalewka, i opłatka. Czyściuteńka, świeża, gładka. A jak cicho w naszej klasie. Nie ma mowy o hałasie. Nikt nie gada, nikt nie chocze. Nigdy się nie zapakocze, nigdy się do sobie zadań, każdy świetnie odpowiada. Zwroty. Zwroty grzecznościowe zawsze stosuję. Mówię przepraszam, proszę, dziękuję. Jestem koleżeńska i miła dla każdego. Pomogę ci zawsze, mój miły kolego. Uważnie słucham nauczyciela. Dokładnie wykonuję wszystkie polecenia. Troszczę się o szkołę. Nie śmiecę i nie brudzę. Klasie jako dyżurny swą pomocą służę. Dla dziewczynek jestem dżentelmenem. Lecie pilnie odrabiam i nie jestem eniem. Dobry humor w szkole mam, to rzecz oczywista. Niechaj radosą kaza buzia pryska. To już było ostatnie zadanie. Wykazaliście się nie lada umiejętnościami. Poproście więc panią dyrektor o opasowanie. Tuż. Teraz przed nami poważne zadanie. Za chwilę złożymy uroczyste ślubowanie. Od tej chwili będziemy prawdziwymi uczniami ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami na piękny standard naszej szkoły. Złożymy ślubowanie. Baczność. I chyba. Baczność, tak. Nasz naród rosyjski, ziemi włoskiej.
My, uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Prusinowicach, ślubujemy być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami. Obiecujemy godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Bardzo prosimy panią dyrektor o dokonanie pasowania na pierwszoklasistów, moją wspaniałą grupę. Martusia, a Gosia, nie, nie. Nie? Marta i Kuba. Wystoja. To proszę to wyciąć. Dziękuję. Odkładamy, tak? I zapraszam tu po kolei każdą osobę, żebyśmy tutaj się pasowali i będziecie odchodzić na koniec, tak, żeby ładnie przeszła flagę po chwili. Flagę po chwili. Pasujecie na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Pasujecie na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Pasujecie na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Pasujecie na ucznia 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 klasy pierwszej. Gratuluję. Wszystkim. Dziękuję za, dziękujemy za przyjęcie nas do grona uczniów Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Prusinowicach. A teraz pani dyrektor prosimy jeszcze o wręczenie upominków z racji tej pięknej uroczystości. Tak? To ja będę podawać. Tak. Będziemy wręczać upominki, a ja również wam gratuluję, że jesteście uczniami naszej szkoły. Pewnie każdy z was będzie starał się godnie reprezentować zarówno pod względem nauki, jak i później w konkursach, wyjazdach czy zawodach sportowych. Będziecie brać udział, będziecie pokazywać się, że jesteście uczniami naszej szkoły, że się pięknie uczycie i pięknie ją reprezentujecie. Tak? I teraz te upominki rozdamy. Wszyscy mają jednakowy zestaw upominków, także nikt nie będzie pokrzywdzony. Proszę bardzo, zaczynamy od tej strony. Proszę bardzo. Ja również dołączę się do życzeń i chciałabym, żebyście jak najmniej problemów sprawiali, a super się uczyli i brali udział we wszystkich konkursach, jakie będą. Tak. Żebyśmy mogli reprezentować naszą szkołę w powiecie i nie tylko, a może i w Polsce całej. Może się uda i może też o to chodzi. Proszę bardzo. Jestem ze sportowcem. Proszę bardzo. Książeczki otrzymaliście z ministerstwa. Były one przeznaczone dla wszystkich uczniów klasy pierwszej w tym roku. Książeczka to wasze pierwsze abecadło. Co to jest abecadło, wiemy? To taki jeszcze dodatkowy egzamin. Co to takie jest abecadło? Wiemy, co to jest abecadło? To co to Igor jest abecadło? Nie, nie wiem. To jest alfabet. Jeszcze nie poznali wszystkich liter. No właśnie, tak? Bo poznajecie wszystkie literki, to jak poznacie wszystkie, to już będziecie umieli pięknie czytać. Gratuluję jeszcze raz wam wszystkim i myślę, że już teraz, skoro jesteście w poczcie takim uczniowskim, to teraz już czujecie się takimi prawdziwymi uczniami.
zaśpiewamy piosenkę, prawda? Uwaga, już wszyscy przygotowani? Odłóżcie pamiątki, tak? Krok do przodu. Ładnie, ciała, żebyśmy ściany nie przewrócili. Już? Gotowi? Tak! Dziękuję.